Od tygodnia mamy nowy rząd, a co za tym idzie, mamy nowego ministra infrastruktury, którym w rządzie Donalda Tuska został pan Dariusz Klimczak. Powiem szczerze, dla mnie osobiście osoba zupełnie nieznana, natomiast gdy sobie poczytałem troszkę na temat nowego pana ministra, powiem szczerze, jest to typowy polityk, tak mi się wydaje. Człowiek, który ma dość spore doświadczenie w pracy w różnych ministerstwach. Tak więc na tą chwilę ciężko w jakikolwiek sposób powiedzieć coś na temat ocenienia go, czy opisania go, czy wypowiedzenia się w jakikolwiek na jego temat co do tego, czy będzie dobrym ministrem infrastruktury. Ja mam nadzieję, że tak, że sprawdzi się w tym i tego oczywiście mu życzę. Choć wydaje mi się, że choćby w kwestiach doświadczenia, jeżeli chodzi o zarządzanie taką bardzo szeroko rozumianą infrastrukturą, to myślę, że daleko mu, chociażby do pana Polaczka, który generalnie nie jest politykiem z mojej bajki, ale myślę, że tutaj w kwestiach doświadczenia jest, powiedzmy sobie troszkę względem pana Polaczka w tyle. No ale cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno przed nowym ministrem infrastruktury dużo pracy, bo ja osobiście już kiedyś o tym chyba mówiłem, nagrywając swoje filmy, że liczę na to, iż nowy minister, nowy rząd utrzyma te projekty, które zapoczątkowali poprzednicy, że będzie tutaj zachowana, nazwijmy to, ciągłość funkcjonowania państwa, że nie będzie to na zasadzie, że tamci byli B, więc wszystko, co zainicjowali, wyrzucamy do kosza i jedziemy z kolejnymi programami czy realizacjami projektów, idziemy na nowo, bo chociażby chciałbym, aby dalej funkcjonował tak zwany program 100 obwodnic, budowy 100 obwodnic. Mam nadzieję, że rozbudowa kolei dalej będzie realizowana. Chciałbym, aby nowy minister, nowy rząd ruszył to, co nie bardzo wyszło staremu rządowi, a więc realizacja tego przywrócenia do życia tych miejsc, w których nastąpiło wykluczenie komunikacyjne. Więc mam nadzieję, że kolejny rząd będzie po prostu to wykluczenie komunikacyjne w naszym kraju jak najbardziej zmniejszał. Być może trzeba te programy, które poprzednicy próbowali to wprowadzić, może trzeba to w jakiś sposób poprawić, aby to zaczęło dobrze działać. Na tą chwilę nie mam zdania, jeżeli chodzi o to, co robić z CPK. Jestem tak naprawdę ciekaw, co z Centralnym Portem Komunikacyjnym nowy rząd będzie czynił, bo z jednej strony, o tym musimy wszyscy wiedzieć, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to nie jest wymysł rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast od tamtego czasu tak naprawdę wydaje mi się, że te lotniska, które Polska ma, dość mocno nam się rozwinęły. Chociażby Pyrzowice, bardzo dużym lotniskiem jest Balice, mamy przecież w okolicy Warszawy mamy Modlin, jest Radom, słynny, tak, całkiem niedawno uruchomiony. Przecież jest lotnisko w Łodzi,
jeżeli chodzi o centralną Polskę. Są lotniska w Gdańsku, Szczecinie czy Poznaniu, jest lotnisko w Rzeszowie, więc tych lotnisk troszkę mamy i trzeba by się tutaj tak naprawdę zastanowić, czy jest potrzeba, żeby jeszcze tworzyć jakieś centralne, a jeśli tak, no to na pewno trzeba będzie tutaj przede wszystkim z samorządami usiąść do rozmów na temat budowy chociażby linii dużych prędkości, kolejowych linii dużych prędkości, które przecież przez poprzedni rząd to było tak naprawdę maźnięcie kreski na mapie, tutaj powstanie linia kolejowa i nieważne, że to szło gdzieś środkiem osiedli, że trzeba by wyburzać osiedla mieszkaniowe, tak jak chociażby w Dąbrowie Górniczej by to się działo z ulicą Korczaka, gdzie pod domami linia dużych prędkości, linia kolejowa dużych prędkości wyszła. Tak więc trzeba to naprawdę mocno rozważyć, natomiast absolutnie nie jestem jakimś tam mega przeciwnikiem, żeby ten centralny port komunikacyjny nie powstał, ale aby to stało się w sposób taki normalny i sensowny. No i oczywiście no nie mógłbym, jeżeli nie wspomniałbym o branży, w której działam, a więc nauka jazdy. Tutaj przed panem ministrem również dużo pracy, bo już obudził się pewien związek zawodowy, który już ogłosił, że będzie walczył o cenę minimalną za kurs prawa jazdy. Oczywiście jak najbardziej takiej cenie minimalnej mówię nie i mam nadzieję, że ministerstwo na to również nie pójdzie. Cena minimalna tak naprawdę jest dobra na dziś, bo ustalenie, że kurs ma kosztować powiedzmy 4000 i ustalenie tego na dziś to jest zarąbista kwota. Tylko że ta kwota tak naprawdę nie zmieni się przez najbliższe 20, może 30 lat. Wątpię w to, żeby ta kwota się zmieniła i wątpię w to, żeby były ośrodki, które się, no pojedyncze jakieś pewnie takie będą. Natomiast nie zdziwię się, że te wszystkie małe ośrodki jednoosobowe, dwu, trzyosobowe, że one pójdą na to, żeby te ceny nawet za lat 15, 20, 25 po prostu podnosić. I tak będziemy przy tych 4000, które za lat 20 może być warte tyle, co dzisiaj 1500. Będziemy tak naprawdę tkwili i to będzie, no tak to po prostu będzie wyglądało. Więc niech to rynek reguluje cenę, a nie my sobie regulujmy cenę. Taką cenę minimalną niegdyś ustalono chociażby dla badań lekarskich, czy też dla przeglądów. I zarówno lekarze, jak i diagności no niechętnie dzisiaj tak naprawdę na tą cenę minimalną patrzą, bo zobaczcie, idąc na kurs na prawo jazdy, musicie iść na badania. Badania są określone na kwotę 200 i powiedzcie mi, pójdziecie do lekarza, który bierze 300 zł? No nie pójdziecie do lekarza, który bierze 300 zł. Może wziąć, cena minimalna jest określona, można brać więcej. Ale ten, który będzie brał więcej, no nie będzie w ogóle dostawał pieniędzy, bo nawet jeżeli ktoś do niego pójdzie, to będzie to niewielki procent tych wszystkich osób, które w ogóle muszą iść na takowe badania. Sytuacja podobna z przeglądem technicznym. Cena minimalna, określona na 99, ile tam, i pójdzie ktoś do kogoś, kto bierze 200 zł za takowe badanie i walczą, ci diagności już od lat walczą o to, żeby ta cena się podniosła, bo jeżeli jeden diagnosta się podniesie, to on tak naprawdę za chwilę będzie musiał zamknąć swój interes. I to samo będzie z prawami jazdy kiedyś. Dzisiaj będziemy klepać, będziemy klaskać, bo
jest cena fajna, wysoka. Ale za lat 10 to nie będzie cena wysoka. To będzie cena bardzo niska. I choć dalej będzie to tylko cena minimalna, to jednak 90% będzie tylko tą ceną minimalną operować. Bo taki będzie wymóg rynku. Bo nikt nie pójdzie do tego, który weźmie więcej. Mimo że ekonomicznie ta cena minimalna to będzie tak naprawdę praca, no nawet powiedziałbym może, żeby się zwróciło na zero. A biznes się robi po to, żeby zarabiać, a nie żeby do niego dokładać. Dlatego dajmy spokojnie, niech ośrodki szkolenia szkolą za taką cenę, jaką chcą. Nie trafiają do mnie argumenty, że dzięki cenie minimalnej kursu na prawo jazdy będziemy jako instruktorzy lepiej zarabiać i że chcą oni tego, żeby instruktorzy lepiej zarabiali. Jeżeli związek, ów związek zawodowy chce, żeby instruktorzy lepiej zarabiali, to niech pomyślą o ustawie, tudzież rozporządzeniu regulującym kwestie zatrudniania i wynagradzania instruktorów nauki jazdy. I oczywiście, jeżeli takie coś miałoby wejść, również będą tacy, którzy powiedzą, a dlaczego dla tych słabych, którzy godzą się na pracę za 7 zł na godzinę, dlaczego dla takich regulować kwestie, które ktoś chce robić za pół darmo, niechaj robi za pół darmo. I ja się tutaj jak najbardziej zgadzam. Chodzi mi po prostu tylko i wyłącznie o to, aby instruktor, podpisując gdziekolwiek, jakąkolwiek umowę, aby miał stabilność tego zatrudnienia. Bo nie mówię, że w tej branży umowy zlecenie są złe, ale umowy zlecenie są fajne dla takich osób jak ja, dla których nauka jazdy to jest pasja, to jest zajęcie numer 2 i mogą sobie na to pozwolić, żeby sobie na nauce jazdy pojeździć kilka czy kilkanaście godzin tygodniowo i to jest w zupełności wystarczające. Jest gro osób, które z tego żyje. Nie mają na przykład urlopów. Niechaj nowy minister określi, jakie są minimalne stawki, nawet nie minimalne stawki wynagrodzeń, bo te niech idą według minimalnej, ale niech określi te kwestie choćby urlopów dla instruktorów nauki jazdy, zwolnień lekarskich, jeżeli nie określać sposobu zatrudniania, a więc typów umów, które instruktorzy mieliby zawierać, też które ośrodki miałyby zawierać z instruktorami. Kolejna ważna rzecz dla instruktorów, jaka jest, to są warsztaty. Warsztaty, które mamy obowiązek przechodzić co roku, warsztaty, które ma obowiązek opłacać ośrodek, który mnie zatrudnia, ale warsztaty, których nie odbycie w danym roku spowodują, że to ja poniosę sankcje, nie ośrodek, który ma mi te warsztaty opłacić. Jeżeli ośrodek nie skieruje mnie na warsztaty, to ośrodek nic z tego tytułu nie ma, żadnych, ale to żadnych konsekwencji, natomiast instruktor traci po prostu swoje uprawnienia, jest skreślany z listy, na którą będzie przywrócony dopiero po odbyciu odpowiedniego szkolenia, znowu przedłożeniu wszystkich dokumentów, bo to na nowo trzeba składać dokumenty
o wpis, trzeba wnieść opłatę za wydanie legitymacji, za wpis do ewidencji, tak więc kolejne koszty, niekaralność i tak dalej. Więc tutaj również, skoro ośrodek ma obowiązek, niech ośrodek ponosi również z tego tytułu konsekwencje za to, że czegoś nie dopełnił. Tak więc, jak widzicie, przed nowym ministrem infrastruktury troszkę pracy.